Nieopodal Pałacu Królewskiego weszliśmy w bajkowy świat sztokholmskiej starówki. Urokliwych, starych, bardzo wąskich, krętych i brukowanych uliczek, otoczonych gęsto zabudowanymi wysokimi kamienicami. Gamla Stan, czyli Stare Miasto, jest prawdziwym rajem dla turystów i spacerowiczów. Dzięki oryginalnej zabudowie, tworzącej specyficzny klimat tego pełnego uroku miejsca, gdzie chyba każda uliczka skrywa własną tajemnicę, ma się wrażenie, jakby czas się tu zatrzymał. A my, dzięki kolorowym i świątecznie udekorowanym witrynom sklepików, pośród których przeważały te oferujące suweniry i wyroby szwedzkiego rzemiosła, po raz pierwszy poczuliśmy namiastkę bożonarodzeniowej atmosfery. Niesamowite. Uliczkami wciąż płynęła ogromna rzeka ludzi. Nawet po niesłychanie wąskich pasażach i zaułkach, w tym tłumie udało nam się dotrzeć w jedno bardzo specjalne i spokojne miejsce. Na mieszczącą się pod numerem 81, najwęższą w Sztokholmie uliczkę Marten Trotsik, która ma 36 schodków i tylko 90 cm szerokości. Gorączka zakupowa trwała w najlepsze. Oprócz malowniczych sklepików z pamiątkami okazało się, że niesłabnącym powodzeniem nadal cieszą się szwedzkie kryształy i szkło. Oczywiście zbliżający się okres świąteczny idealnie wpasował się w moment kupna takiego prezentu. Starówka bardzo tętni życiem, jednak zawsze gdzieś za przysłowiowym rogiem można znaleźć przytulne miejsce na chwilę wytchnienia. Doskonale nadają się do tego celu klimatyczne kafejki i kawiarenki, które równie często lokowane są w średniowiecznych piwnicach. Tradycją w Szwecji jest fika, przerwa na kawę i ciastko lub specjalną bułeczkę z cynamonem, spożywane najchętniej w miłym towarzystwie. Jednym z takich miejsc jest Boutique Chocolate, z przyprawiającą o zawrót głowy ogromną ilością wyrobów czekoladowych. Jest jeszcze jedna specjalna atrakcja, gdzie wbrew pozorom panuje gorąca atmosfera. To jedyne takie w całej Szwecji miejsce, gdzie kolejka chętnych do zmarznięcia staje się codziennie dłuższa. Tym miejscem jest bardzo popularny bar lodowy Absolut z temperaturą utrzymywaną na stałym poziomie minus 5 stopni. Dlatego każdy przed wejściem otrzymuje ciepłą futrzaną pelerynę z kapturem i grubymi rękawicami. Tutaj rzeczywiście wszystko jest wykonane z lodu, włącznie z barem, stolikami i szklankami. W barze nie ma kelnerów, za to jest barmanka równie ciepło ubrana jak reszta towarzystwa. Pomysł otwarcia baru lodowego zrodził się 9 lat temu, po wybudowaniu pierwszego hotelu lodowego za kołem polarnym. Kiedy pojawiła się koncepcja stworzenia baru lodowego w mieście, wybór padł na naszą stolicę. Lokalizacji użyczył nam hotel Nordic. Ciekawiło nas, co też ludzie powiedzą na takie zimne nowum. Dziś jesteśmy popularni nie tylko w Sztokholmie i nadal się rozwijamy.